Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w niedzielne popołudnie z mieszkańcami Radomia. Na placu Koreckiego mówił m.in. o zbliżających się wyborach parlamentarnych. Po to idziemy do tych wyborów, żeby skończyć z kłótniami i pójść do przodu. Dość kłótni, do przodu. To nasze hasło wyborcze nie jest tylko i wyłącznie hasłem do 15 października. Tak naprawdę ono musi być zrealizowane po 15 października, bo to jest pewna filozofia funkcjonowania, pewna filozofia życia, której my jesteśmy wierni, chcemy ją przenieść na całą Polskę. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego poruszył także kwestie związane z gospodarką, przedsiębiorczością oraz jakością życia, które mają zastosowanie nie tylko w skali całego kraju, ale również, jak zaznaczył, wyjątkowo istotne są dla południowego Mazowsza. My mówimy dość rozdawnictwu, dość marnotrawstwu, dość zadłużaniu przyszłych pokoleń, ale też dość fałszywym receptom. Nie ma naszej zgody na takie traktowanie Polaków, nie ma takiej zgody na oszukiwanie. Uważamy, że najgorszym podatkiem, jaki został nałożony w ostatnich latach, to jest podatek inflacyjny. Jedyna realna walka z inflacją to są inwestycje. I poziom inwestycji jest w Polsce zatrważająco niski. Najniższy od wielu, wielu lat, od wielu kadencji, poniżej 17%. PSL chce także powrotu do ustawy Wilczka dla przedsiębiorców, wprowadzenia dobrowolnego ZUS-u, wypłaty przez ZUS świadczenia chorobowego od pierwszego dnia, składki zdrowotnej pobieranej na starych zasadach z możliwością odliczenia 7,75% od podatku oraz wprowadzenia PIT-u rodzinnego, czyli wspólnego rozliczania się rodziców, ale również i dzieci. Celem Polskiego Stronnictwa Ludowego jest także skrócenie czasu oczekiwania na wizyty u lekarzy. To jest bardzo ważne, żeby było 7% PKB na ochronę zdrowia, żebyśmy mogli przekazywać tyle pieniędzy, ile jest potrzebne. Jeżeli ktoś nie dostanie się do lekarza w ciągu 60 dni do publicznej ochrony zdrowia, będzie mógł pójść prywatnie, a NFZ pokryje koszty takiego leczenia. To jest nasza obietnica, to jest jedna z naszych podstawowych gwarancji. Trzeba skończyć z kolejkami do lekarzy specjalistów. Została również poruszona kwestia importu produktów rolnych i spożywczych z Ukrainy. Zdaniem prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego żywność o najwyższej jakości to ta produkowana w Polsce. Jakość żywienia to jest jedne z podstawowych czynników dobrostanu, czyli zdrowia. Zdrowie to jest dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Na ten dobrostan fizyczny składa się w bardzo dużej części styl życia, a styl życia to jest jakość tego, co jemy, jakość produktu odżywczego, jakość tego, czym się odżywiamy. Na to musimy położyć wielki nacisk. Dlatego mówimy stop niekontrolowanemu napływowi zboża i innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. PSL przykłada również dużą wagę do zapewnienia dostępu do transportu publicznego. Chcą, aby każda wioska i gmina miała dostęp do busów, a w każdym powiecie istniała możliwość korzystania z połączeń kolejowych. Niedawno otwierane lotnisko w Radomiu. Czy ono będzie potrzebne, czy będzie wykorzystane wtedy, jak kilkadziesiąt kilometrów stąd będzie duży port lotniczy? Czy nie lepiej połączyć Radom, Okęcie i Modlin i zrobić właśnie taki połączony mazowiecki port lotniczy, który będzie miał ze sobą transfer osób, będzie kooperował? To wszystko jest możliwe, żeby taka filozofia była, ale przywrócić trzeba najpierw możliwość komunikowania się po Polsce. Podczas spotkania na placu Koreckiego zaprezentowali się także kandydaci startujący do Sejmu i Senatu z listy trzeciej drogi. W wydarzeniu towarzyszył food truck, tak zwany green truck. Można było spróbować pierogów, jabłek, ciast i innych lokalnych wyrobów, którymi politycy częstowali mieszkańców.